Druga próba, jeszcze drużyny Warsaw Sharks. Kilka skupionych przez zawodników Sharksów. Udało się przejąć piłki w usach, bo niewiele brakowało, ale zawodnicy Warsaw Sharks nadal przy piłce, cofnięci w tej akcji jednak o ponad 20 yardów. Za moment trzecia próba z odległości około 15 yardów od własnego pola punktowego. Akcja rzutowa, podanie niekompletne i za moment czwarta próba dla Warsaw Sharks. 15 yardów od własnego pola punktowego, tak więc należy się spodziewać odkopnięcia piłki z dala od własnego pola. I odkopnięcie piłki i piłka już w rękach Christiana Fostera. Mr. Foster zatrzymany, piłka wypada mu z rąk, na szczęście nakryta przez jednego z zawodników Husarii Szczecin i Husarze pozostają w posiadaniu i za moment z tego miejsca rozpocznie kolejny rajd ofensywy. Wykopi kontu do Husarii, Christiana Husarii, pierwsza próba dla Husarii. Jednakże, przewinienie osobiste, nadmierna agresja. Lot na Panterze. Szczecin, 15 yardów, pierwsza i 10. Tak. Jak Państwo słyszeli, sędziowie dopatrzyli się przewinienia na jednym z zawodników Warsaw Sharks, na tym, który wykopywał piłkę i rezultatem tego jest rzeczywiście pierwsza próba na Husarii, ale zawodnicy zostali cofnięci o 15 yardów do tyłu. Z tej czerwonej kamery. Tak. Cofnijcie się! Do i Dylan Rao przy piłce, nasz rozgrywający, zatrzymany przez defensywę drużyny z Warszawy. I za moment druga próba dla Husarii Szczecin.
z linii 50 yarda i piłka trafia do Jamesa Williamsa. Puszcza była udana akcja Husari. Udało się zdobyć kilka yardów Jamesowi Williamsowi. I za moment kolejna, trzecia próba dla Husari Szczecin. Około 7 yardów brakuje im do tego, aby utrzymać kolejne 4 próby. Bieg przez środek Husari i to udana akcja zawodników Husari Szczecin. Brawo Paweł! Jedziemy ofę! Paweł Bęgowski w tej poprzedniej akcji. Były zawodnik drużyny Cougars ze Szczecina. Teraz Marwan Husari i bardzo udany bieg naszego zawodnika. Husaria blisko otrzymania kolejnych 4 prób, już się około 1 yarda brakuje Husarzu. Dylan Rausz przy piłce. I Dylan zatrzymany i nie będzie kolejnych 4 prób dla Husari. Za moment w tym miejscu, z tego miejsca rozpocznie grę formacja ofensywna drużyny Warsaw Sharks. Powiem Husarzom, nie udało zdobyć się brakującego 1 yarda do tego, aby pozostać przy piłce i dostać kolejne 4 próby. Cały defense! Pierwsza próba dla Warsaw Sharks. Będzie akcja rzutowa, dalekie podanie, ale to podanie niekompletne. Za długie to podanie rozgrywającego Warsaw Sharks i za moment druga próba dla drużyny z Warszawy. Druga próba Warsaw Sharks. Zabiegowa przez środek, ale zawodnik Rekino błyskawicznie zatrzymany przez defensywę ze Szczecina. I za moment kolejna próba dla drużyny Warsaw Sharks. Piotrek, kto na tej wejdzie? Damian Daciuk i trzecia próba dla Husarzy. Flaga rzucona przez sędziów. Zobaczymy, która z drużyn popełniła przewinienie. Przewinienie w szeregach drużyny Warsaw Sharks, ale kara została odrzucona. Ponownie trener Husari wybrał taką opcję, że zawodnicy Warsaw Sharks będą grali czwartą próbę.
w miejsce powtórzenia tej trzeciej próby połączonego z cofnięciem zawodników Warsaw Sharks. Tak więc czwarta próba Warsaw Sharks. 8 jardów brakuje im do otrzymania kolejnych 4 prób. Będzie akcja rzutowa do rzutu, podanie oczywiście niekompletne i Husaria Szczecin wkracza ze swoją formacją ofensywną na boisko i wielkie brawa dla Husarzy i miejmy nadzieję, że ten kolejny rajd ofensywny zakończy się kolejnymi punktami dla Husarii w tym dzisiejszym spotkaniu. Kurwa, nie ma się cofa! Woda! Siedzi! Marko! Chodzisz na jedną akcję. Jesteś świeży. Oni cię cofają. Woda! Nie, poważnie. Dajcie wodę! Zimnej wody! Ofer! Idzie! Próba Husarii. Na szczęście udało się pokryć tą piłkę, ale nieudane było to zagranie, wykonanie Husarii Szczecin. I za moment druga próba Husaria cofnięta. Ponad 10 Chciałem wysiąść, ile do końca? Daj, do końca. Skubi? Może, a może na ostatnią serię tego nie przyszedł? Let's go, open! Husaria w tej akcji cofnięta, jak widać o około 15 jardów i za moment druga próba dla Husarzy. Numer 45. To dobra akcja w wykonaniu Husarzy. Udało się odrobić straty 13 jardów i trzecia próba i 12 jardów brakuje Husarzom do tego, aby otrzymać kolejne 4 próby. Podobnie Paweł Broński przy piłce, wiekowy zawodnika. Klony z defensywy drużyny z Warszawy i za moment czwarta próba dla Husarii. Wykupnięcie w wykonaniu Husarii Szczecin. Zdawajcie saka! Piłka zatrzymana przez jednego z zawodników Husarii blisko końcowej linii, także nie opuściła płyty boiska. Teoretycznie
Przewidzieliście blok kontry Kisa. 6, Szczecin. 15 jardów zostanie odmierzone. Miejsca zakończenia akcji. Pierwsza teoretycznie powinni z tego miejsca rozpocząć swój rajd ofensywny, ale w wyniku tego przewinienia, o którym słyszeli Państwo przed chwilą, będą 15 yardów przesunięci do przodu ze swoją akcją zawodnicy Warsaw Sharks. Pierwsza próba dla Warsaw Sharks i błyskawicznie rozgrywający zatrzymany przez zawodnika Husarii Szczecin. Jeszcze brakowało. Oczywiście w tej akcji zawodnik z numerem 92 Jakub Stachyra. I za moment druga próba dla zawodników Warsaw Sharks. Woda! Woda, woda, woda! Wody! Woda, woda! Energetyczny Warsaw Sharks wziął czas. Za moment wznowienia akcji. Około 15 yardów od własnego pola punktowego, bowiem w tej poprzedniej akcji, kiedy to Jakub Stachyra zatrzymał i powalił zawodnika Warsaw Sharks z piłką. Zostali oni cofnięci o 6 yardów około w tej akcji. Tak więc teraz mniej więcej 15 yardów od własnego pola punktowego przystąpią do swojej drugiej próby zawodnicy z Warszawy. Druga próba Warsaw Sharks i to podanie niekompletne. Za moment trzecia próba dla rekinów z tego samego miejsca. I trzecia próba, Warsaw Sharks, akcja podaniowa. I to podanie niekompletne. I za moment czwarta próba. Świetna interwencja teraz zawodnika Husarii, Marcina Migały. I czwarta próba dla Warsaw Sharks. Przypomnijmy, znajdują się około 15 yardów od własnego pola punktowego i mają tylko jedną szansę, aby zdobyć dystans, który uprawniałby ich do podjęcia kolejnych czterech prób. W tym momencie jest to około 15 yardów, tak więc należy się spodziewać, że będą wykopywali piłkę z dala od swojego pola punktowego. I dokładnie tak jest w tym momencie. Piłka opuściła linię boczną boiska i za moment formacja ofensywna Husarii Szczecin. Wielkie brawa dla Husarzy! Brawo, brawo, brawo! Orbe,
Jeden mecz i wyszedł czarny. Pierwsza próba Hustari Szczecin na 3 minuty i 45 sekund przed końcem tego spotkania. I akcja biegowa Husarii Szczecin przez środek. Świetna akcja naszego zawodnika. I powalony na płytę boiska, ale kilka dosłownie jardów przed linią touchdownu. Paweł Bęgowski w tej akcji. Ale tak nie normalnie jest. Świetny, świetna akcja biegowa Pawła Bęgowskiego, ale sędziowie dopatrzyliście przewinienia i sportowego zachowania po akcji w wykonaniu Pawła przez do jednego z zawodników Warsaw Sharks. Rezultatem tego jest oczywiście pierwsza próba mimo wszystko dla Husarii, ale cofnięci zostali oni 15 jardów od miejsca zakończenia tej poprzedniej akcji. Tak więc niespełna 30 jardów obecnie dzieli Husarzy od pola punktowego Warsaw Sharks. I ponownie akcja biegowa Paweł Bęgowski zatrzymany przez defensywę Warsaw Sharks. Ej, a tam jak na zmianę? Let's go open! Let's go! Let's go open! Let's go! Druga próba. Warsaw Pisaria Szczecin oczywiście. Zawodnik Husarii zatrzymany przez defensywę drużyn Warsaw Sharks. Teraz to Paweł Wroński, akcja biegowa. Będzie trzecia próba Husarii Szczecin. Wciąż około 10 yardów muszą zdobyć Husarze, aby otrzymać kolejne 4 próby. I będą mieli na to jeszcze 2 szanse. Rzutowa i to podanie do Senka Damusa kompletne i świetna akcja, świetne podanie Dylana Rausza do Senka Damusa i pierwsza próba na Husarii Szczecin. Wielkie brawa! Minuta 54 do końca tego spotkania i za moment Husarze w swojej pierwszej próbie około 15 yardów od pola punktowego drużyny Warsaw Sharks. Właściciela Dacia numer 6 rejestracyjnym WE816JV. Proszę o przedstawienie. Kolejna próba podaniowa Dylana Rausza do Przemka Damusa.